Na pomysł wpadliśmy niedawno, takich występów, takiego przedstawienia kolęd, a poza tym... My to znaczy kto? Ja, pan dyrektor, oczywiście też tutaj mieli swój udział nauczyciele, zwłaszcza pan Artur Hołda, no i oczywiście też instruktorzy. Chcieli zaprezentować swoje dzieci, które uczą. A jeśli mówię o tych przygotowaniach, no to z mojej strony muszę powiedzieć, że dzieci, które wystąpiły, to były gitarzystki grające od niedawna. Czyli 4 miesiące, to były takie właśnie młodziutkie gitarzystki. Thank you.
szkole muzycznej gram na flecie poprzecznym i pianinie, a w gimnazjum śpiewam w chórku szkolnym. A ja w szkole muzycznej chodzę do klasy wokalno-aktorskiej. Ja również śpiewam w chórku i do szkoły muzycznej chodzę na fortepian. Mam przyjemność być opiekunem chórku szkolnego publicznego gimnazjum w Ciężkowicach. No i jak słychać było i widać z taką młodzieżą, no to prawdziwa przyjemność pracować. Jeśli chodzi o występy, to z dziewczynami bardzo często wyjeżdżamy na wszelakie konkursy wokalne, które się odbywają no, poza granicami naszego powiatu, bo ostatnio byliśmy i w Świniarsku, gmina Chełmiec, na pierwszym międzyszkolnym konkursie wokalnym pod tytułem Gramy na tak. No, zawsze bierzemy udział w eliminacjach, jeżeli to jest tylko możliwe, do Będzinak, przeglądu kolęd i pastorałek. Jak najdalej.